Zuzanna Janicka jest uczennicą klasy 8 B Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Jest miłą, ułożoną dziewczyną, która na co dzień odznacza się dużym spokojem. Lubi otaczać się ludźmi, współpracować z nimi oraz podejmować różne akcje, których myślą przewodnią jest niesienie bezinteresownej pomocy. Zuzanna jest osobą wrażliwą, o wielkim sercu, zatem doskonale zna potrzeby innych. Pomaga, bo chce, w ciszy, bez rozgłosu. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje, te małe, typowo szkolne, klasowe oraz te większe. Od wielu lat jest wolontariuszką szkolnego koła Caritas. Włącza się również w działalność parafialnego zespołu Caritas, świętego Bartłomieja Apostoła i świętej Jadwigi w Trzebnicy. Angażowała się w zbiórki żywności, zbiórki pieniężne, ponadto zbiórki nakrętek czy odzieży i plecaków dla osób bezdomnych. Ale jak podkreśla Zuzanna, pomoc to nie tylko zbiórki, ale również dzielenie się czymś potrzebnym. Rozmową, uśmiechem, uściskiem dłoni, życzeniami, samodzielnie zrobioną kanapką czy upieczoną babeczką. Ponadto jest laureatką stypendium świętego Jana Pawła II. Czynnie zaangażowała się również w akcję Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, podczas której zbierała znicze na groby Polaków na Ukrainie. Aktywnie uczestniczy także w programie międzykontynentalnym humanitarno-edukacyjnym na rzecz dzieci z Afryki. Angażuje się w przygotowywanie projektów, treści, materiałów, spotkań online. Bierze udział w kiermaszach i zbiórkach dla dzieci z Ugandy. Pomaganie jest tym, co kocha robić. Największą radość daje jej uśmiech drugiej osoby. Wie, że warto pomagać, bo nie ma większej wartości niż obdarowanie kogoś dobrem.